Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać i przedstawić postępy w treningu batalki. Ten, kto ogląda nas na bieżąco, wie, że batalka urodziła się w naszej stadninie i od początku gdzieś tam mogliście śledzić jej poczynania, jak dorasta, jak pierwszy raz miała zakładane siodło, jak pierwszy raz skakała, czy pierwszy raz galopowała pode mną. I teraz przy taki moment, że od lipca 2021 roku batalka jest w własności Hani, czyli córki właścicieli Iskry, co niezwykle mnie to cieszy. I chciałabym Wam właśnie na tym filmie przedstawić postępy tej pary, więc zapraszam do oglądania. Batalka skończyła, słuchajcie, już 5 lat. Zobaczcie, jak to minęło szybko. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak to szybko mija i jak ten koń progresuje. Jesteśmy na etapie samoniesienia, dążenia do samoniesienia i powiem Wam szczerze, że naprawdę zaczyna to przyzwoicie wyglądać. Skupiamy się bardzo na pracy, która pozwala nam wzmacniać mięśnie grzbietu, brzucha i zadu, czyli tak naprawdę taką podstawę, ale poprzez to, że z Hanią często pracujemy na różnej długości wodzy, czyli wypuszczamy ją do rzucia z ręki i unosimy ją do góry, tak żeby akceptowała wędzidło. I powiem Wam szczerze, że naprawdę zaczyna ten koń rozumieć, o co chodzi, jak Hania właśnie pracuje tak, żeby ją wysłać od zadu, żeby ona zaczęła unosić szyję, i to oczywiście nie robi się ręką. I naprawdę zaczyna to wychodzić, więc niezwykle mnie to cieszy. Dziewczyny mają za sobą już pierwsze starty, więc wiecie też o tym, bo już pewnie śledziliście nasze inne poradniki, ale teraz jesteśmy już na bardziej takim zaawansowanym etapie, ponieważ dużo czasu spędzamy nad tym, żeby pracować na drągach, uczyć Hanię też i właśnie batalkę, widzieć odległość i przejmować troszkę inicjatywę, tak, żeby ona zachęcona była do przeszkody i żeby fajnie się odbijała. Ponieważ batalii problemem w skokach jest to, że ona lubi się przed przeszkodą troszkę wycofać. Nie do końca sobie radzi z tym, żeby dźwignąć siebie nad przeszkodę. I lubi, mimo że bardzo dobrze galopuje, lubi jeszcze dołożyć fulę przed przeszkodą i się wybić. Czasami to niestety skutkuje tym, że wpadała w przeszkodę. A właśnie w ostatnim czasie zaczyna to naprawdę świetnie wyglądać, ponieważ batalka zrozumiała, że trzeba przelecieć przez przeszkodę jak atomówka. I naprawdę zaczyna to wychodzić po prostu. Nie uwierzycie, jak ją zobaczycie w sezonie letnim, czy jak przyjedziecie do nas na wiosnę, ponieważ ona jeszcze, słuchajcie, urosła. Ona jest już tak dużym koniem, nie wiem, ona od tamtego roku z 15 cm urosła, rozrosła się i łopatki, szyja i zad. Naprawdę stała się niezwykle pięknym koniem i bardzo dużym. Ale przy tym wszystkim, że ona jest duża i taka dosyć energiczna, to jest naprawdę bezpiecznym koniem. W treningu jej główną zaletą jest to, że ma bardzo fajny, mocny zad, fajną akcję zadu i ma lekkość taką fajną, tak, że jeśli doprowadzamy tego konia do przeszkody czy do trudniejszego zadania, ona bez problemu pokrywa to, bo ma niezwykłą lekkość w skoku, ale także wybicie jej się na 1,10 m, 1,20 m tak naprawdę jest dla niej łatwe, proste. I tutaj jesteśmy właśnie na etapie z Hanią i z batalką, by Hania nauczyła się prowadzić ją prosto, bo batalka też jest naturalnie krzywa w prawą stronę, czyli wklęsła w prawo, wypukła w lewo, co też skutkuje czasami właśnie uciekaniem takim po przeszkodzie na prawą stronę, co czasami jest niestety problematyczne, jeśli chodzi o szeregi linie. Ale właśnie w ostatnim czasie zaczęło wychodzić to w taki sposób, że Hania już potrafi ją poprowadzić po prostej linii, potrafi ją doprowadzić prawidłowo do przeszkody, tak że ona właśnie z fajnym zaangażowaniem zadu, całego ciała po prostu przeskakuje przeszkody. Dla mnie priorytetem w pracy z młodymi końmi jest dobre ujeżdżenie. I tutaj właśnie Hani i Batalii poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby rzeczywiście ta para ujeżdżeniowo się poskładała. Z Hanią mam regularnie treningi ujeżdżeniowe, w których indywidualne ujeżdżeniowe, w których naprawdę pracujemy nad siłą zadu, siłą grzbietu, nad przepuszczalnością, nad rytmem, nad taktem, czyli nad całą piramidą ujeżdżenia, inaczej mówiąc drzewem szkoleniowym, które rzeczywiście zaczyna się sklejać do kupy. I niezwykle pięknym obrazkiem jest to, jak Hania sobie jedzie po prostu na bardzo delikatnej ręce i ten koń po prostu się sam niesie.
Batalka zawsze była delikatna w pysku i była też bardzo idąca do przodu i fajnie było, można to gdzieś tam w pewnym momencie poskładać, jak zrozumiała, jak nieść się, ponieważ często problem pojawiał się taki, że batalka się po prostu chowała poza pion i troszeczkę się zwieszała. Ale właśnie ten problem już bardzo szybko zaczyna odchodzić od nas, odpływać od nas ten problem, ponieważ wzmocniła się, zaczyna mieć naprawdę siłę na to, żeby się unieść łopatkami, unieść się szyją. I to jest niezwykle ważne w treningu młodego konia, żeby trochę na niego poczekać. Każdy koń ma swój czas tak jakby i batalka długo dojrzewała fizycznie do tego, żeby być teraz gotowa na takie rzeczy, które teraz jej proponujemy. Wcześniej cały trening był gdzieś tam nakierowany na to, żeby jechać na wprost, wysyłać konia do przodu, żeby niosła się, żeby rozbudowywała swoje ciało, ale raczej w niższych ustawieniach. Teraz już proponujemy właśnie te wyższe, już proponujemy trochę mocniejsze zaangażowanie zadu, ale dalej w granicy tego, na ile ona jest w stanie to zrobić, czyli na ile jej możliwości na dany wiek i na dane jej predyspozycje pozwalają. Pamiętajcie, młody koń, każdy młody koń jest indywidualnością i nie można każdego konia młodego traktować w taki sam sposób, w taki sposób treningowy, ponieważ to jest tak jak z ludźmi, każdy potrzebuje troszeczkę innego podejścia, tak jakby. Każdy z nas się troszkę inaczej rozwija i tak samo jest z końmi, każdy koń troszeczkę inaczej się rozwija. Tu mam trochę młodych koni. Niesamowite są moje obserwacje pod kątem tego, że tak naprawdę każdy z tych koni, gdzie są konie w tym samym wieku, zupełnie inaczej się rozwija. Wiadomo, rośnie gdzieś tam mięśnie, ale ich stan umysłu, ich możliwości i predyspozycje dopiero się uwydatniają, dopiero pokazują, ukazują światło dzienne i to trzeba właśnie doceniać. Jeśli chodzi o batalkę i hanie, dziewczyny trenują, przygotowują się troszkę już bardziej do zawodów. Mieliśmy za sobą zawody raczej takie niższe, bardziej na pokonywanie trasy, bo dla batalki przeszkody 70 cm naprawdę są takie, trochę się nudzę, trochę sobie tam skaczę, co ty mi pani tu postawiłaś. No ale po to, żeby Hania i batalka otrzaskały się z nowym klimatem, tak jakby, czyli nowym miejscem, nowymi przeszkodami. Ale na ten rok plan jest taki, żebyśmy spokojnie zaczęli skakać przeszkody metrowe, czyli po prostu dojść do Elki, tak żeby spokojnie otrzaskać się na troszeczkę większych wysokościach. No i oczywiście myślimy o tym, żeby w przyszłości raczej zdecydowanie wyższe konkursy startować z tym koniem, ale tak jak podkreślałam już niejednokrotnie, to ona nam pokaże, kiedy będzie na to gotowa. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Mam nadzieję, że też mogliście coś tam wymuskać z tego, jak pracować z młodym koniem i co jest najważniejsze w pracy z młodymi końmi. I cieszę się, że jesteście, słuchajcie. Cieszę się, że nas obserwujecie, że klikacie. Zapraszam Was do komentowania. Ja z chęcią Wam odpowiem, podyskutuję z Wami na dane tematy. Zadawajcie pytania, będę odpowiadać. Słuchajcie, ja tymczasem się żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie.